Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś szybka i prosta realizacja. Mam nadzieję, że kogoś z Was to zainspiruje. Będziemy robić taką ławkę, siedzisko do przedpokoju z półeczką, z możliwością odłożenia sobie tani butów. Wszystko będziemy robić z buczyny. Wymiar metr długa 38 na 35. Taki to będzie miał wymiar. Zobaczcie, jak będę to już składał w całość. Na górę przychodzi miękkie, ładne, grube siedzisko. Także wszystko będzie fajnie się komponowało. I żeby nie przedłużać, idziemy na piłę formatową. Rozcinam materiał, struganie, docinanie i bawimy się w klejenie tego. Także zapraszam na film. Kartówki mamy przestrugane, 4x4, taki wymiar. I teraz tak. Potrzebujemy 6 sztuk na długość 92 cm, 4 sztuki 38 to będzie nasza wysokość i 4 razy 27, ponieważ jeżeli dodamy te dwie kantówki, jeżeli chodzi o nogi, no to da nam to wymiar 35 cm. Także to musimy sobie podocinać na wymiar. Ja muszę tylko zmienić tarczę na taką, co ma więcej zębów i tniemy to na to, co Wam przed chwilą przeczytałem.
tylko w ten sposób dojechaliśmy do końca filmu. Jak widzicie, ławeczka gotowa, już razem z siedziskiem. Ławka jeszcze zostanie tylko przyciągnięta olejem, będzie to zabezpieczenie. I projekt możemy uznać za zakończony. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Przyjadę kamerą, żebyście mogli zobaczyć. I możemy kończyć film. Wszystkim, którzy są pierwszy raz na moim kanale, zachęcam, żeby go zasubskrybować. Zachęcam też, żeby wejść na moje media społecznościowe, Instagram, Facebooka. Tam sporo się dzieje. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Senki, dziury, dziury. Do zobaczenia. Cześć!